Deep Broker Anna Dąbrowska, witam serdecznie. Dzisiaj mamy 29 września, zaczynamy. Przed nami indeks Nasdaq. Pokażę wykres tygodniowy, który ostatnio pokazywałam w zeszły czwartek. Notowania notują korektę na Nasdaqu, natomiast korekta została sprowadzona na poziom wsparcia. I tym wsparciem jest linia łącząca szczyty z ostatniej tutaj dekady, tak? Czyli jest to bardzo duży obraz. Jeśli połączymy szczyty z ostatnich lat, to widzimy, iż notowania w ostatnim czasie w tym roku przełamały ten naturalny poziom oporu. I w tym momencie na skutek ostatniej korekty, która sięgnęła 14%, mamy retest, tym razem od góry tego poziomu oporu, który teraz jest wsparciem. Tak to działa. I póki co to zaskutkowało, czyli od tego czasu mamy odbicie rzędu 6%, co na indeksie jest bardzo, bardzo dużo. Przejdźmy na wykres dzienny, żeby zobaczyć to w zbliżeniu. Czyli mamy tutaj wspomniane odbicie, jest tutaj na zielono zaznaczona baza, od której odbijają te notowania i w tym momencie mamy takie momentum wzrostowe na wykresie jednogodzinnym raczej. Jest to taka korekta wzrostowa i trudno dokładnie ocenić, co będzie dalej. Tak, bo my tutaj mówimy o bardzo dużych ruchach. Ja przed chwilą pokazywałam wykres tygodniowy, okay? Czyli jeśli mamy odbicie z wykresu tygodniowego, to na wykresie godzinnym, a nawet dziennym wszystko może się wydarzyć, mogą być olbrzymie wahania, a później jeśli będzie odbicie, to i tak notowania to obronią, czyli trzeba się zdefiniować, na którym interwale czasowym chce się to rozgrywać. Czy to jest wykres tygodniowy, czy dzienny, czy godzinny, później się tego trzymać. Bo inaczej może nas spotkać jakieś nieprzyjemności, zmienność jest duża i mówię, ważne z których wykresów operujemy. Czyli wykres tygodniowy, jesteśmy na wsparciu i póki co mamy odbicie z tego poziomu. Jeśli przejdziemy na wykres dzienny dla Nasdaqu, też jesteśmy na wsparciu, wspiera nas średnia ze 100 dni. Czyli też można uznać to jako wsparcie. Gdy cofniemy się wstecz, to widzimy, iż notowania wcześniej czy później zawsze dochodzą do średniej i jeśli ta średnia jest obroniona, to wzrosty są kontynuowane. Na przykład tutaj możemy to ładnie widzieć. Jeśli zostanie przełamana, no to jesteśmy gdzieś tam w jakiejś większej korekcie. Proszę zauważyć, nie zawsze te odbicie jest takie dotknięcie i po prostu kontynuacja trendu. Czasami może być to zmyłkowe zejście, odbicie, także było, nie było, jest to, w tym momencie jest to wsparcie. Przejdźmy na wykres godzinny. Wykres godzinny. Także mamy momentum wzrostowe, notowania są ponad średnią. Tutaj mamy taką, narysowałam sobie linię trendu wzrostowego. Tak? Czyli to mamy dla Nasdaqa. S&P 500, długoterminowo notowania odbijają tutaj od oporu, który tworzy formacja megafonu. Jest to wykres dzienny, tak samo notowania odbijają od średniej ze 100 dni. Tak samo odbijają od tego poziomu pomarańczowego, jest to poziom tutaj z początku roku i szczyt ostatni z czerwca, czyli mamy to wsparcie, mamy odbicie. Co dalej, nie? To jest ciekawe, co dalej, bo to co było, to było. Dalej, no nasuwa mi się, że jesteśmy na oporze. I na przykład na Nasdaqu tego tak nie widać, że jesteśmy na oporze, ale na S&P 500 i DAX-ie to już owszem, czyli tutaj widać, proszę zobaczyć. Tu była taka linia, która wspierała wzrosty przez długi czas, przez wiele miesięcy. Ona została przełamana i teraz ta korekta wzrostowa doszła, testuje tą linię, ale już od dołu. Także jest to opór. Jest to opór, to jest raz. Dwa razy jest to linia zwiększonych obrotów. To tu gdzieś tam zaczęły się te spadki, czyli jest to mega opór.
Czyli mimo, że mamy takie tutaj momentum wzrostowe, to trzeba uważać, dlatego że doszliśmy już do oporu. Czyli okazje na wzrosty, gdzieś tam przewaga argumentów była tutaj, tak? To tutaj był rynek wykupiony, to tutaj byliśmy blisko wsparcia, to tu stop loss mogliśmy mieć mały, tak? Tu już jest, nie jest tak dogodnie. Tu teraz wchodzić na długie pozycje, no to gdzie by miał być stop loss? Tutaj? Także to wszystko należy wchodzić w tradingu tam, gdzie jest największe prawdopodobieństwo ruchu w krótkim terminie i gdzie możemy mieć fajny stop loss. No teraz jesteśmy pod oporem dla SP500 i dla DAX-u też. Spójrzmy sobie na DAX. No, też mieliśmy linię wzrostową dla DAX-u, to jest ta linia czarna. Przełamanie jej, w tym momencie jest korekta wzrostowa i tu gdzieś dochodzą notowania do okolicy tej linii. Widzimy, że notowania dzisiaj notują już spadki, nawet nie dochodząc do tej linii, ale gdzieś tam jesteśmy w jej okolicach, czyli jest to naturalny opór. Oporem jest nawet taka świeczka, tak? Czyli to jest, odtąd zaczęły się spadki, zdecydowane. Tutaj mamy też rynek wykupiony, co pokazują nam takie średnie, czyli momentum na dziś, na sesję mamy tak, jak tutaj mówię dla indeksów. Jedziemy dalej. Indeks dla dolara. Jesteśmy w korekcie wzrostowej dla dolara, która już trwa jakiś sobie czas. I tak jak w czwartek mówiłam, ta nasza korekta wzrostowa nie musi iść jednym ruchem. To na przykład tutaj jest, może dojść do poziomu Fibonacciego 38% lub do tej linii tutaj, która jest narysowana na czerwono, ale nie będzie to, nie możemy oczekiwać, że będzie to tak, kilkoma świeczkami do góry. Także można się spodziewać przystanku, który zresztą już ma miejsce, można się spodziewać spadków, bo notowania zawsze chodzą zygzakami. Notowania doszły do poziomu Fibonacciego, tutaj 23%. Nie jest to istotny poziom, tak jak mówiłam ostatnio, ale jest i jak widać został on nawet zrespektowany. Także zobaczymy, co to będzie dalej. Bardzo ważne jest, żeby rozpatrywać te wszystkie instrumenty razem. Korelacja, czyli dolar jest skorelowany z rynkiem amerykańskim i z metalami, czyli to wszystko trzeba, można sobie pomagać czasami. I jak nie widać wsparcia oporu dla jednego aktywu, to czasami można się posiłkować drugim. Czyli to mamy, jeśli chodzi o dolara. Co tutaj mamy jeszcze w tym dolarze? Że co jest ważne? Czy ta korekta wzrostowa została zakończona? Kluczowe jest to, że ten 23% nie jest ważny, czyli być może jest to tylko przystanek, a korekta będzie kontynuowana. Proszę zauważyć, że notowania nie doszły do średniej 100, czyli być może mamy tu jeszcze szansę na jakąś zmienność i wyciągnięcie tych notowań w górę. A jeśli tak, to by oznaczało, że możemy się spodziewać jeszcze jakiegoś małego szaleństwa dla metali szlachetnych. To jest zagadka, którą nikt nie da odpowiedzi na 100%. Zobaczmy, co się dzieje właśnie na metalach szlachetnych. Złoto. Złoto, wykres dzienny. Jeśli patrząc na złoto, łączymy sobie szczyt, szczyty. Ostatnie olbrzymie pokonanie tych szczytów, wyjście z tego kanału, olbrzymie wzrosty w lipcu i dojście, korekta, i ta korekta testuje ten wcześniejszy opór od góry, czyli jest to teraz wsparcie. Czyli taka mała analogia do tego, co się dzieje na Nasdaqu. Kiedyś notowania były uwięzione w takim oporze, ten opór został przełamany na skutek ogromnych wzrostów i teraz jest test, ale od góry. Czyli jest to bardzo fajny, bardzo plastyczny, taki geometryczny poziom dla złota. Notowania także testują właśnie średnią ze 100 dni.
Czyli jesteśmy w rejonach 38% Fibonacciego. Jeszcze notowania nie zeszły do tego poziomu, ale są już mega blisko. Notowania dotknęły średniej. Czyli z technicznego punktu widzenia bardzo fajnie to wygląda dla złota. Ale, bo zawsze jakieś ale, no właśnie, mamy jakąś rysę na szkle z tym dolarem. Czy jeśli dolar dalej będzie się umacniał, no to metale mogą się jeszcze osłabiać. Czyli mamy tutaj taką, wydaje się fajnie, korekta wygląda fajnie dla srebra i dla złota. Poziomy są fajne, tylko nie mamy potwierdzenia. Nie mamy potwierdzenia w obrotach, nie mamy potwierdzenia jeśli chodzi o dolara. No nigdy nie mamy pewności, czyli ryzyko jest zawsze rynkowe, zawsze będzie, ale mamy już jakieś argumenty, tak? Czyli jakieś argumenty mamy przemawiające za dobrym poziomem dla metali szlachetnych, natomiast nie mamy potwierdzenia, czyli co? Tak jak mówiłam ostatnio, można by wejść, jeśli ktoś i tak chce wejść w metale szlachetne na lata, jako hedge przeciw inflacji z powodów fundamentalnych, no to masz jakieś przesłanki do tego, żeby tak zrobić. Cena jest niższa niż była, jest to gdzieś tam łapanie trade'u w korekcie, czyli ryzyko jest mniejsze jakimś procentem pozycji, którą chce się wejść. Nie mamy gwarancji, że ceny nie będą wkrótce niższe. Jest zmienność, są wybory, także musimy się liczyć na wszystkie scenariusze. Czyli to jest złoto spot. Jeśli weźmiemy sobie GDXJ jako reprezentanta do funduszy złota, to widzimy, iż też fundusze są na ciekawych poziomach, bo to jest zawsze bardzo skorelowane spot i fundusz. Czyli... widzimy wykres tutaj na przestrzeni ostatnich lat. Jeśli połączymy te szczyty, to widzimy, iż szczyt był kiedyś oporem, został przełamany, teraz mamy cofnięcie, czyli opór stał się wsparciem i widzimy, iż mamy odbicie od tego wsparcia, tak? Czyli to wiemy, to mamy. Co dla srebra? Srebro odbija od wielu rzeczy, od linii trendu wzrostowego, tutaj mamy linię trendu po dołkach, odbija od poziomu Fibonacciego, czyli korekta sięgnęła 38-50%, to jest ten przedział, odbija od średniej 100. Także tak to wygląda. W dalszym ciągu obroty nie potwierdzają tego, że tutaj weszli duży gracze. No, nie można mieć wszystko naraz. Jakieś argumenty są, ale pewności nie mamy, bo nigdy jej nie będziemy mieć. W inwestycjach płacą za podejmowanie ryzyka, tak? PSLV, kolejny fundusz. Jeśli tutaj weźmiemy sobie, narysujemy linię szczytu, znowu szczyt był oporem, stał się wsparciem, gdyż zostały przełamane, mamy korektę, czyli notowania odbijają teraz od tego poziomu. Ok? Czyli to mamy na teraz. Coś wiemy, coś pozostaje w dalszym ciągu niejasne. Zawsze można zejść do interwałów mniejszych, żeby mieć większą precyzję tego, co się dzieje, żeby mieć jakby wczesne ostrzeżenia tego, gdzie rynek chce iść, tak? Dziękuję serdecznie. Jeśli podobało się wideo, to proszę o lajki. Zapraszam także do komentowania wideo, pozostawiania swoich komentarzy. Dziękuję serdecznie, życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Pozdrawiam.